Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No kiedyś świat oszalał, to paranoja zaczyna być racjonalną odpowiedzią na szalony świat. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, paranoja zaczyna być częścią naszego życia w 2022 roku, w 2021. Szczególnie to widać, jeżeli się jedzie samochodem i ludzie, którzy mają paranoję, jadą samotnie w maseczce. Ludzie samotnie chodzą po ulicach, po ścieżkach, też w maseczkach. Także to już jest paranoja. No, ale to jest bezpieczna paranoja. Gorsza paranoja, no to zaczyna być jednak dotycząca bezpieczeństwa, własnego bezpieczeństwa. Teraz problem zaczyna być taki, że w Ameryce bardzo dużo tych marksistowskich prokuratorów przekonała w sumie całą partię socjalistów, demokratów, że problemem w Ameryce jest policja, a nie kryminaliści. Także no są włamania, są napady w sklepach, wbiegają z najróżniejszymi łomami, wyrywają, kradną. W San Francisco ludzie zostawiają samochody otwarte tylko dlatego, żeby włamywacze, potencjalni złodzieje nie zniszczyli szyby i nic nie znaleźli, dlatego zostawiają bagażniki. Ten bandytyzm, te złodziejstwo, te rabunki, no to po prostu słyszy się to nieustannie w radiu, w telewizji, w internecie, w gazetach. Czasami są powiadomienia na telefonach komórkowych, są historie od znajomych, od rodziny. No jest to cały czas człowiek jest z tym związany. Ludzie idą do restauracji, no to patrzą się trzy razy za plecy, wchodzą do domu z powrotem, no to też zamykają drzwi za sobą i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli dotrą do domu, to wzdychają z wielką ulgą. W Chicago, no to jest ciekawa sytuacja. Chicago, no to zawsze był bandytyzm, no to był na zachodniej stronie i na południowej stronie. No i z reguły przez ostatnie 60 lat, no to było to tak nazywane, było, że to był sprawy bandytyzmu, ale to było czarni na czarnych. No, jak się popatrzy statystykę, to jest no, makabryczna. No ale w Chicago, na tych przedmieściach, no to tego, na tych, szczególnie tych białych przedmieściach, no na całe nieszczęście wielu na tych białych nieszczęściach głosowało na Bidena i na jego komunistyczną grupę. No i teraz się boją i cały ten bandytyzm przesuwa się na przedmieścia do średnio zarabiających, wyżej zarabiających. W Chicago to jak były te rabunki i ten szaber cały, to policja podnosiła tam mosty, żeby do pewnych dzielnic po prostu pewni ludzie nie dochodzili. No i do tej pory to większość ludzi, która nie miała jakiegoś styczności, czy nie odwiedzała dzielnic takich niebezpiecznych, no to jak coś tam się działo, no to też jakoś czuli jakąś sympatię, taką daleką sympatię, czy nawet silną sympatię, ale to już teraz ta sympatia to zamienia się w paranoję. To jest, jak to mówią, nawet paranoicy mają swoich wrogów. Nie jest dobrze. Cały ten partia komunistyczna, partia demokratów zbudowała swoje wybory, swoją władzę. No tak jak Lenin zbudował władzę na lumpenproletariacie.
tłumaczył, że ten proletariat, no, który był wspomagany bandytami małymi jakimiś łobuzami i tak dalej, że oni nie mają nic do stracenia, tylko kajdany. No i teraz w Ameryce dzisiaj jest dzień Martin Luther King, czyli to ten pastor protestancki, który mówił, że w zasadzie no, społeczeństwo to powinno być ślepe na kolory, powinno być nie powinno zwracać uwagi, kto jaki ma kolor skóry, tyle tylko, co ma w sobie, co ma w swoim umyśle, co ma w swoim sercu. No a dzisiaj komuniści wszyscy postawili na tej różnicy rasowej. Jeszcze nigdy nie było takiego napięcia w Ameryce. No i ciekawe jest, że czarni to jest tylko 12% społeczeństwa, a kraj jest podzielany tak pół na pół, także 38% białych, no ale to jest z reguły budżetówka, to są profesorowie, to są studenci, to są nauczyciele, to są ludzie, którzy pasożytują na podatkach innych ludzi, no i im takie teorie pasują, no ale takie teorie są bardzo niszczące dla całej reszty i ludzie zaczynają się bardzo denerwować, naokoło Chicago, czy w Detroit, czy w jakimkolwiek mieście prowadzonym przez majorów demokratów i gubernatorów demokratów, no bo te wszystkie największe bandyckie miasta, no to są demokratyczne, to są socjalistów, demokratów, komunistów, tam jest najgorzej, tam po prostu nie ma pracy i oni ciągle tylko się zastanawiają, jak dać więcej, żeby nie było bandytyzmu. Oni zawsze myślą, że przestępczość to jest tylko spowodowana tym, że ludzie mają za mało pieniędzy. No tyle tylko, że zamiast dawać im pracę, no to rozdają pewne rzeczy. No jak się posłucha, poczyta te najróżniejsze raporty, no bo są te raporty policyjne i oni tam piszą, co się stało. Także są raporty o tym, że tam było 2, 3 czy 4 jakieś strzelaniny tu i tam. Były jakieś katalizatory, konwertery te samochodów kradzione. No to też jest ciekawa sprawa, że bandzior pójdzie spędzić 10, 15 czy 20 minut, żeby wyciąć ten katalizator, żeby go sprzedać tam za 10 czy 15 dolarów, no to jest mniej niż stawka minimalna, no a później naprawa tego kosztuje 1000 czy 2000. No ale robią tak, jak to jest możliwe, trudno powiedzieć. Raporty są o tym, że są jakieś biżuteria ukradziona z samochodu. Jest raporty są, że w jakiejś łom był używany do otwierania garażu. Jakiś samochód był popisany farbą z puszki. Jakieś inne Toyoty były rozwalone szyby, jakieś bagaże były ukradzione z gymu i tak dalej, i tak dalej. No i ludzie czytają to i to wszystko wygląda na to, że to już jest coraz bliżej, co jest na tych przedmieściach, gdzie ludzie żyją, także ta paranoja się zaczyna. Czasami się pojedzie, ludzie jadą na stację benzynową, a tam się okazuje, że była strzelanina tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, gdzie paru postrzelono, kogoś tam jeszcze zabito. Są sytuacje w barach szybkiej obsługi. No i jest czysty wandalizm, niszczenie kościołów. No lewactwo napompowało tych wszystkich obiboków, wszystkich tych ludzi, których łatwo podjudzić do tego, żeby
niszczyli kościoły. No, przychodzą, niszczą, odrąbują głowy, posągą, malują. No, religia i wiara, no to jest wróg. To jest wróg komunistów, no i oni pompują. No i są, jest bardzo dużo napadów przez podjudzanie, przez komunistów. Rozwalają szyby, przecinają opony. To jest najgorsze w tym wszystkim jest to, że po prostu to ludzie robią bez sensu. Dla kogoś, kto normalnie myśli, dla kogoś, kto logicznie myśli, no to wygląda na to, że ci ludzie to niszczą tylko dlatego, że chcą niszczyć. Tylko dlatego, że chcą niszczyć, że nie mają nic lepszego do roboty. No, wielu ludzi wsiada do samochodu, no to od razu zamyka samochód i jedzie w tych niektórych do niedawna wydawało im się bezpiecznych miejscach, no to po zamknięciu drzwi, jak na światłach, to zostawiają miejsce czy dwa przed nimi, żeby samochód nie był porwany czy ukradziony, że można by uciec po prostu i wyjechać. Mają miejsce do zawrócenia i do uciekania. No niektórzy mówią, dlaczego nie kupić pistoletu czy rewolweru i zastrzelić takiego, zanim on napadnie. No trzeba pamiętać, że to też nie jest takie proste, szczególnie dla siebie. Nie każdy ma taki charakter, żeby strzelać. To jednak idzie na sumienie. No i nie będąc policjantem, to taka reakcja jest, żeby ktoś chce ukraść samochód, no to później prokurator w tych wszystkich miastach i tak skaże człowieka za zastrzelenie tego porywacza, dlatego, że prawo mówi, że nie można zastrzelić kogoś za samochód, no. No bo nie było zagrożenia życia, no i prokuratorzy nie będą ścigali tego bandyty, który ukradł ten samochód, tylko tego człowieka, który zastrzelił tego kryminalistę, broniąc swoich materialnych rzeczy, no i wtedy prawo niestety przechyla się na stronę, że mówią, że zastrzelenie człowieka za 10 czy 20 tysięcy samochodu, no to, że policja go nie łapie i nie ściga i nie wsadza do więzienia, no to jest inna sprawa. No i dlatego ludzie po prostu dostają jakąś paranoję. Tak samo ktoś pojedzie, chce odebrać jedzenie z jakiejś restauracji chińskiej czy coś, nie ma parkingów, no to się boją ludzie zostawiać samochodów na światłach migających, no bo wtedy, jeżeli zostawią na światłach migających, no to wiadomo, że ten kierowca z kluczykami przyjdzie z powrotem, no i wtedy można mu ukraść ten samochód. Kradną i rozbierają w tych Detroit, w Chicago, w tych pewnych miastach, no to nie pisze się o tym, no ale to jest jakaś straszna fala. No i co może być zrobione z tym, z tą falą tych szalonej przestępczości. No niektórzy mówią, że to wszystko jest przez pandemię, że ludzie się nudzą, że ludzie nie wychodzą. No dziwne tłumaczenie, tak? Lewacy mówią, że jest za dużo broni na ulicy. No ale dlaczego jest za dużo broni na ulicy? No, dlatego, że lewacy zlikwidowali karę śmierci 10, 20, 30 lat temu, także morderców już nie wykonuje się egzekucji. Marksistowscy prokuratorzy wypuszczają tych bandytów, nie każą, nie ma z jakiegoś tam paragrafu, także jest za dużo tej broni nielegalnej, no ale nic nie jest zrobione, żeby to wyeliminować. I inni mówią, że nie ma pracy i dlatego to nie zostawia żadnego wyboru tym ludziom, tylko to, żeby popełniali przestępstwa. No to już jest jedna z najgłupszych wyjaśnień.
A jeszcze mówią, że przestępczość to nie jest problemem, tylko policja jest problemem i dlatego chcą żeby zabierać pieniądze policji. Tak? Także w Ameryce w 2022 roku jest cała skala nienormalnych ludzi, którzy starają się nienormalnie tłumaczyć dosyć normalne sprawy. Do niedawna te sprawy były łatwe i zrozumiałe dla wszystkich. No dzisiaj to już jest tak zamieszane, że to trudno sobie powiedzieć. No, ale teraz największy to jest ta sprawa kulturowa. Kulturowa i religijna, można powiedzieć. Od 30-40 lat religijność, wiara, kościoły są zamykane, zbory są zamykane. Ludzie zatracili poczucie, co jest dobre, co nie jest dobre. Ludzie zamienili, po prostu rzucili wyższą władzę, czyli Boga, te 10 przykazań. No i teraz właśnie marksiści, ateistyczni marksiści wychodzą i, no i mówią, że w zasadzie oni muszą to wszystko dyrygować, kierować, kontrolować fizycznie, tak? Kiedyś ludzie jednak rozumieli, nie zabijaj, nie kradnij, to było bardziej jakoś wtłoczone w ludzi. No a teraz są sprawy materialne, są sprawy ludzkie, no i teraz partia, komuniści chcą mieć władzę we własnym ręku, no i kontrolować to. No ale tego nie da rady. Nie da rady, szczególnie, że ta kultura ofiar, ta kultura ofiar zawsze tylko patrzą, nikt nie patrzy na bandytę, na przestępczość, na kryminalność, tylko patrzą, dlaczego on taki wyrósł, po co kradł i wrogiem jest w zasadzie policja i społeczeństwo. Prokuratorzy, którzy ich nie ścigają, to też jest jeden wielki problem. Ten powszechny bandytyzm, gdzie teraz w sumie żyjemy, czy słyszymy i widzimy, no ale nie ma jakichś przekonujących zmian. Także całe społeczeństwo zaczyna być wytrącone z równowagi. No i coś w sumie musi się stać. No rozwiązaniem na to musi być w zasadzie bezpieczeństwo i porządek. Żeby wrócił jakiś zdrowy rozsądek, no to musi być porządek i bezpieczeństwo. Inaczej nie da rady. Dlatego myślę, że 2022 listopad, no już za 10 miesięcy będą wybory do Kongresu Amerykańskiego. 2022 to jest rok międzyprezydencki, 2024 to będą wybory prezydenckie, no i też wybory do Kongresu, też się dużo zmieni. Myślę, że normalność po prostu, te wszyscy ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę, że dostają jakieś paranoi. Wszyscy normalni, no i nawet półnormalni zaczynają sobie zdawać sprawę, że to nie idzie w dobrym kierunku. A lewactwo, no lewactwo jak to lewactwo, oni zawsze mieszali. Udało im się zniszczyć Amerykę, czy chcieli zniszczyć Amerykę przez ostatni rok, ostatnie dwa lata. Budowali to przez 60 lat, no ale to się wszystko odkręci. Całe wahadło pójdzie w drugim kierunku, no i wszystko zacznie wracać do normalności. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek na świecie nie mieszkacie, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Socjalizm, no to jest zguba. To jest zguba, jest pociągająca, szczególnie dla ludzi, których łatwo pociągnąć, którzy w nic nie wierzą. No bo jak ktoś w nic nie wierzy, no to we wszystko zaczyna wierzyć. I tak to jest. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i jego szaloną administrację. No widzicie, co się dzieje. Mam nadzieję, że już nie popełnicie tego błędu.
nie głosujcie na socjalistów, to nie już jest partia demokratów, to są socjaliści, to są komuniści, to jest zamordyzm. Jeżeli mieszkacie w Ameryce jakiś czas, to żyliście w PRL-u, to wiecie, do czego prowadzi jednopartyjny system. Na demokraci chcą jednopartyjnego systemu. Nawet te głosowanie, filibuster, kiedy połowa Senatu ma głosować zamiast 60%, to widać, do czego to wszystko prowadzi. Zdrowia dla normalnych.